Witam Was serdecznie. W tym odcinku pokażę, jak odblokowuje się te emotki, czyli wojowników, którzy tutaj są właśnie na tej mapie. Jak widzicie, to jest mój hologram z wojownika, który był najlepszy z pierwszej części gry. Dobra, przechodzimy do pierwszych ludzi, którzy tam chcą jakąś mieć emotkę. No, musi nam się tutaj wczytać. No i oczywiście tutaj jest Nema. Jak chcemy jakąś emotkę dać, żeby nam się odblokowało, klikamy po prostu. Jo! Rozmawiamy. No i ta Nema, co trzeba zrobić, żeby ją odblokować? Oczywiście damy na zbierz. Zbierz energię? Czy to było to? Tak jest. I odbieramy tutaj. Możesz teraz użyć Kamehame. Jo. Odblokowaliśmy Nemę. Tutaj był następny. Jest Tenevil. Ten gościu nic innego jak Kamehame będzie od nas chciał. Czego chcesz? Oczywiście dajemy na Kamehame. Kamehame będziemy mieli na 40. Kamehame! No i odblokowany gościu jest szatański promień, także tutaj nie ma nic do ukrycia. Fajnie, żeśmy odblokowali tutaj kolejną emotkę. Kogo jeszcze tutaj mieliśmy, żeby go odblokować? Mi się wydaje, o, Mefla. Mefla, on chyba chciał te misje eksperckie, jak się nie mylę. Tak, pojawił się misje eksperckie, zobacz, w liczbie numer 5. I oczywiście on tam nam daje strój. Kolejnego wojownika, tutaj mijamy trenera, będziemy widzieć tego Kaufi. On jest właśnie w tym miejscu, rozmawiamy z nim. A jakiś pojazd, to niczym innym jak możemy właśnie pokazać. O, tutaj nie trzeba. Możemy tutaj sobie wymienić jakiś poziom, mamy tu chmurkę. Tym pojazdem możemy nacisnąć klawisz lewy. Lewy klawisz myszy, to znaczy przycisk myszy i mamy normalnie pojazd. Możemy się poruszać, ale ja wolę w locie. Następnych mamy wojowników, którzy tutaj będą chcieli z nami rozmawiać. To jest Zanilla. Konnichiwa. Ona chciała specjalny oddział Jino, żebyśmy po prostu walczyli w misjach równoległych. Ja już te misje przeszłem i to jest odblokowane kolejne jakiś strój, nie? Tutaj już nic nie będziemy mieli, bo tutaj następnie, no to sobie przylecimy tu. O, tutaj mamy kolejną. Hioka. O co chodzi? Aha. Oczywiście mu to dajemy. Antidotum S on by chciał. Tak jest. Dajemy mu Antidotum S i dostajemy za to kryształk energii. Kolejnego. Kogo my tu mamy? Oczywiście Resta. A, małpie figle. Myśmy już to przeszli. I za małpie figle dostajemy kolejny strój Chichi. No to idziemy dalej. Kogo będziemy mieli tutaj? Tutaj sobie poprzechodzimy. Co tak? Kogo jeszcze tutaj mamy, żeby odblokować? Czy ktoś jeszcze tutaj jest? No tutaj nikogo nie ma. Chodzi właśnie o te wszystkie emotki, które tutaj są. I można tutaj fajnie to sobie poprzechodzić. Sykla pokazywałem wam, tutaj tak samo. W innych odcinkach właśnie wam pokazywałem tego Tosika. No to lecimy na tą planetę, na tą taką wysepkę, że tak powiem, genialnego żółwia. No, kto my tutaj mamy? Enyach. Ona chciała, kiedy jest piątek. Za jakiś czas trzeba właśnie... czy to już piątek? Energia Z.
pięknie. Trafiliśmy, że jest piątek, energię Z już nam dała, także tutaj jeszcze jest dom, recepcja domu Kame, tam nie będziemy wchodzić. Kolejne, co my tu będziemy mieli do odblokowania, jeżeli chodzi o emotki, nie? Tutaj lecimy, lecimy, lecimy i tutaj chyba widzimy Mister Satana. Czy ktoś jeszcze tutaj będzie z emotkami? Już nie pamiętam, jak to było, ale chyba tak. Tutaj Mister Satan chyba chciał od nas aplauz. Na pewno aplauz. Gdzie ten aplauz jest? Jest. Od 31. Aplauz. O to mi chodziło. Co jeszcze on chciał? Kurde, za jakiś aplauz by chciał ode mnie. Ale tu Mister Satan właśnie chciał tego aplauza, nie? No i kolejnych mamy tutaj Pepero, Flicka i mamy jeszcze tu Kresso. No to rozmawiamy z nimi, szwadron, oni by chcieli pancerny tanio. Ciekawe, czy ma właśnie ten szwadron pancerny. A jeszcze tego nie ma, więc musimy iść do tanio. To tanio będzie dokładnie w tym miejscu. O, jest tanio. Co ona by chciała? Oddział tanio. Mister Satan, muszę pokazać. Mister Satana. A kurde, jeszcze nie mam tego. No to chyba już wiem, muszę tam sobie przylecieć. Bo tutaj Mister Satan, czy on w ogóle nam da? Trzeba z nim pogadać, żeby właśnie był ten aplauz. Albo Mister Aplauz. Pod 31. No. Jest, teraz jest odblokowany Mister Satan. Dobra, teraz możemy iść do właśnie tej kolejnej osoby, jak właśnie tanio. Tak, tu jest tanio. Oczywiście tutaj tanio. I Mister Satana muszę dać teraz. Gdzie on tutaj był? Mister Satan. Jest Mister Satan, to 21, świetnie. Oddział Gino. Specjalny oddział Gino, pięknie. Odblokowana jest już tanio. I chyba oni będą chcieli też na oddział specjalny Gino. Chodzi, tak, chyba ten IAS, tak, to jest ten IAS. IAS też chciał oddział Gino. Musimy mu to pokazać, ten oddział Gino. Odblokował. Fajnie. O, idziemy dalej. Prima. To samo by chciał. Specjalny oddział Gino. Tak jest. Prima odblokowany. Świetnie. Idziemy dalej. I tutaj pewnie tak samo. To jest specjalny oddział Gino. No i tutaj takie machanie. Pięknie. Kolejnej mamy Ukatsa. Ukats tak samo by chciał właśnie specjalny oddział Gino. O, przechodzimy. Tutaj fajnie. No, chyba Ukats. Chyba Ukats co innego chciał. Czekajcie, co on tam chciał ten Ukats? Jak sobie tutaj... A, szwadron pancerny. To już nie jest takie łatwe. Ja! Tak. On tu by chciał szwadron pancerny, ale ciekawe, czy ja mam też szwadron pancerny.
chyba nie mam, czekajcie. Albo miałem to, nie wiem, zobaczymy. On chciał szwadron pancerny, ale ja chyba tego nie mam, tego szwadronu pancernego jeszcze. Może jeszcze raz, ale to chyba nie będzie to. Tak. Używałem szwadron pancerny Kresta. Nie mam jeszcze tego. Będę musiał poszukać, kto właśnie coś takiego ma. I tutaj wszystkich to odblokowałem. Dobra. Przechodzimy tutaj dalej. I będziemy widzieć kolejnego wojownika, który tutaj chyba się nam chował. Tak. Gogoch. Co Gogoch byś chciał? Aha, Gogoch nam daje taką super duszę. Idziemy dalej. Tutaj nic, nic, też nic. Tutaj mamy pan jako trenera i tutaj mamy Vasari. Vasari, co by ona tutaj chciała? Jo! O, i nam daje strój. Vasari, ona jest tutaj na tych ich schodkach, jak zobaczycie, o tutaj. I tutaj był taki gościu, który... Ale jeszcze druga jest jeszcze. Doda? Doda. Ona formę S mi dała za free. Ara? Jeszcze co? Tak jest, forma S. Synteza dostałem za to właśnie. No to lecimy dalej. Jeszcze mamy tutaj. Pochodzimy sobie spokojnie. Kolejny mamy w takim przejściu, to jest właśnie te przejście, zaraz wam tylko pokażę, to jest tutaj, albo skok trzeba zrobić i mamy taban. I ten taban także nam coś daje, galaktycznego patrolu. Taban? Taban. A, poza elitarną. Tutaj trzeba dać pozę elitarną do tabana. Elitarna poza jest. I pięknie. Odblokowane. Są Goka na strój, świetnie. Do tego właśnie tabana właśnie tutaj szukałem. Kolejnego, kogo my tu będziemy mieli? Metsa. Zukin. Co ten Zukin by chciał? To poziom, pewnie chodzi o misje eksperckie. Przejechałem to, dostałem właśnie nagrodę. Kolejne tutaj u góry. Tu mamy Omura w tej szkole pomarańczowej. 15 misji eksperckich, jak odblokujemy, dostaniemy od niej strój ninja przenikacza. Kolejne, kogo jeszcze tutaj mamy? Koło Garusa już nikogo tutaj nie ma, ale jest tam Jakan. Jakan jest tutaj. Jakan. 10 misji eksperckich. A, strój bez zabandażowań mumii i dostajemy właśnie tą nagrodę od Jakana. Kolejne, emotki lub właśnie tutaj pokazuje w związku właśnie wszystkimi wojownikami. Tutaj jeszcze ktoś był. A, jedz. Jeszcze tutaj jest jedz. Niektórzy na przykład nie wiedzieli, o co chodzi z tym jej. A tutaj nic innego jak udręka. Tu jest udręka. Udręka. To się udręka. Gdzie to było? Jest udręka 31. Mam się jeszcze bliżej stanąć.
Tak, musimy u niego bliżej stanąć i właśnie dać tą udrękę. Jigsaw! Właśnie to jest to. Teraz powinien nam wszystko dać. Tak, strój Sayuki. Tutaj już dalej idziemy. Już nikogo nie ma. Tu jest DJ. Oczywiście nie mogę tego dać, bo on zmieni muzykę, a wiem, że ta muzyka jest właśnie w sprawach praw autorskich, dlatego nie daję tam muzyki. Tutaj jest właśnie z tym, co widzicie, DJ. No, dlatego go nie daję. Dobra, kolejny. Tutaj już żeśmy to wszystko przechodzili. Jeszcze to jest Amie. Ami, co by chciała. Ami. O, Ami daje nam strój, dobra. Tutaj jeszcze dalej, tu mamy co 18. Ok, tutaj już wszystko było. Ja sam tylko ten szwadron pancerny, kurde, nie odblokowałem tutaj, ale wiadomo, o co chodzi. Bo tutaj Dydas jeszcze jest, może ktoś jeszcze tutaj był. Mr. Satan, nie, Mr. Satan już tutaj nic nie ma. Kolejne tutaj, przechodzimy sobie. Czy ktoś tutaj w ogóle jest? Tutaj nikogo nie ma, dobra, przechodzimy dalej. Jeszcze tutaj jest, a tutaj jest Fink. O, Fink, o co chodzi? Aha, z Mr. Satanem trzeba pogadać tylko. A ja z nim gadałem przecież przed chwilą. I daj mi strój generała niebieskiego. Wystarczy przejść do Mr. Satana i on właśnie da strój taki. Raken tutaj nic. Kto jeszcze tutaj jest? Erin. Erin nie, Udo tak samo nie. Przechodzimy dalej. Może tutaj będzie jeszcze ktoś. Saga, Bazar, tak samo nie. Polecimy dalej. Tutaj właśnie przechodzimy do tego lasku. W tym lasku był tutaj jakiś gościu. Ushimitsu. Ushimitsu? Tak, Yoshimitsu. Dobra, co on ma nam tutaj gada? Lekcje. Pewnie sztuk walk. Aha, mistrza Oromi. Wiem, o co chodzi, ja wiem, jaka to jest technika. Ja już ją mam, no właśnie to od mistrza Oranki, bo od Krilla na strój. No to idziemy dalej, tu mamy Songa. Jeszcze coś mam, czy ktoś jeszcze tutaj nam chce coś powiedzieć. Tutaj nie ma, tu tak samo z Sogokana tam nie było, tam już żeśmy byli. Przechodzimy dalej. Nie, to tak samo jest. Solani, kolejny. Tutaj, aha, co tutaj właśnie chciał ten Solani? Solani, muszę sobie przypomnąć. Nie wiem, chyba to było Kamehame, jak się nie mylę. Chyba Kamehame, żeby mu wypierdzielić. Kamehame! Tak jest. I dostajemy działko czosnkowe właśnie tego Solaniego. Kolejna emotka do odblokowania. Bardoka mamy tutaj. O, tutaj chyba ten gościu chyba coś będzie chciał. Jokarach. Poza Literna? Nie. Jokarach. Co to właśnie chciałaś? Aha, strój dostaliśmy, kolejny. Warto właśnie tutaj sobie pochodzić po tej mapie, żeby zobaczyć wszystko i odblokować. Chyba kogoś tutaj jeszcze widzę, na tej właśnie skale. Boroska. Konnichiwa! Bohaterstwa numer 3. Także dostaliśmy super duszę do tego Moraska. Idziemy dalej. Tutaj już Mitsu był, Yoshimitsu, Zamasu trener. To po kolei byśmy tutaj właśnie to sobie poprzechodzić. Jedziemy dalej, nie? O, Banko. Banko, co ty byś chciał ten Banko? A moc S. Trzeba po prostu niczym innym jak kupić mu moc S. Można to kupić właśnie w sklepie. No i fasolkę nam dał za to, że myśmy kupili tą moc S. Dobra, tutaj jeszcze raz na jest.
kolejna osoba. Nani? No i kolejna. Dostanę kolejną jakąś moc. I tą Zimo jeszcze tutaj. To nikogo nie ma. Nie ma tutaj na przykład. No, tutaj nie ma nikogo, dobra. Frezer Color. Ale widzę, że ktoś tutaj jest. Na tej skarpie. Tak jest. No i mamy jakąś zetkę jeszcze dodatkowo. Także warto tutaj sobie latać po tym wszystkim, żeby właśnie się to odblokowało. I przechodzimy dalej. Oshi. Oshi, o co chodzi ten Oshi? Wchodzimy do tego Oshiego. Tutaj trzeba nic innym jak osiągnąć 99 poziom lub 70 mieć figurę. I on daje nam odznakę Mister Satana legendarną. Co jeszcze? I za figurki tak samo daje nam dwie nagrody. I kolejną nagrodę nam daje. Za figurki tutaj mamy pewnie tego Bardocka, trenera. Co jeszcze tutaj jest? Tutaj już chyba wszyscy byli. Tego. A jeszcze tutaj jest jeszcze jedna osoba. Konnichiwa. Bifasa daje nam energię Z. Jedziemy dalej. Lecimy. Którego to tam był Frank? O, Mint. Tutaj Mint pewnie będzie chciał coś dla nas. A misje eksperckie w 20 liczbie. Od małej czyci dostajemy kostium. Idziemy dalej. Sorbeta jeszcze mamy tutaj. Tutaj dalej lecimy. Nam coś powiedzą, czy nic? Nie. Lecimy dalej, do góry, do góry. Szangę też nam nic nie powie. Udo. Udo. Tu też nic nie ma. Ale tutaj jest topaz. On się znajduje tutaj, na samym końcu. No to pasco, o co chodzi? Misje pewnie eksperckie w 30, w liczbie 30. No i nic innego jak koszulka boskiego mistrza odblokowana. Dobra. To są właśnie te emotki, które właśnie chciałem wam pokazać, w których miejscach to w ogóle jest. Także jeszcze chyba bodajże dwóch wojowników w ogóle nie widziałem. Z tymi właśnie emotkami, bo tak, Nema, to zbierz tam energię, nie? Tenewile, Kamehame, Ias, ukłoń się, Salari, Kamehame chciała, Salma, to jest co jest, Tenewile, stanie dumnie, Nema, Kamehame, jakby zaś będziemy widzieć tą Nemę po raz drugi, to postawa Frezera musimy dać. Później zaś Tenewile, płonący atak, Tanio, to był Mister Satan, to co właśnie pokazywałem, Ias, to jest oddział Zino, Prima też oddział Zino, Hirito, oddział też Zino, Kresso, oddział Zino, Flick, ten szwadron pancerny, Paparon, też szwadron pancerny, Ukatz, szwadron pancerny, jej Uderenka, Bologna, Mister Satan, Jakkoi, poza elitarna i Tabon, elitarna poza właśnie tego Tabona. Także to kilka, że tak powiem, chyba ich jest 20 z tymi emotkami. Tutaj właśnie jest te wszystkie emotki, które teraz pokazuję. Jeszcze
tylko ten właśnie tego szwadrona pancernego nie miałem, a tak już mam te wszystkie tutaj emotki odblokowane. Także myślę, że to był taki krótki odcinek związany właśnie z tymi emotkami. Także do zobaczenia, fajnie jak zasubskrybujecie mój kanał, bo pokazuję wszystko dokładnie względem tej gry Dragon Ball Xenoverse.